Dobry wieczór. Zaczynamy kolejną moją rozmowę. Zapraszam gości pod patronatem Kongresu Polskiego Biznesu i ponownie informacja, jeżeli ktoś ogląda mnie teraz na YouTubie, to sugeruję przewinąć jakieś 3 minuty do przodu, ponieważ algorytmy Facebooka tak działają, że teraz ten filmik musi się komuś wyświetlić. I żeby ludzie się zgromadzili, dlatego na Facebooku przy transmisjach na żywo musimy chwilę odczekać, ale jeżeli ktoś mnie ogląda na YouTubie, to znaczy, że ta transmisja miała miejsce już jakiś czas temu, więc niczego nie tracąc możecie spokojnie przewinąć się 3 minuty do przodu. Moim dzisiejszym gościem jest prawnik, polityk, były poseł, przedsiębiorca Przemysław Wipler. Przemek jest tą osobą, która wprowadziła mnie do polityki. Gdyby nie on, to prawdopodobnie bym do tej polityki po prostu nie wszedł. W związku z czym mam względem niego olbrzymi dług wdzięczności, ponieważ tam, gdzie jestem, bardzo mi się teraz podoba. Widzę, że już mamy ponad 500 obserwujących. Zaczekamy jeszcze półtorej minuty i zaczniemy naszą rozmowę. Będziemy rozmawiać dzisiaj trochę o polityce, trochę o gospodarce, trochę o podejściu rządu do przedsiębiorców. Mam nadzieję, że będę miał możliwość zabrania trochę więcej głosu niż podczas mojej ostatniej rozmowy z Jackiem Danielsem, który jak się rozgadał, to nawet nie miałem za bardzo możliwości włączenia się do rozmowy. Nie mogę jeszcze podesłać linku do YouTube'a, ponieważ nie prowadzę tam transmisji, dopiero wrzucam tam filmik po przeprowadzeniu tej transmisji. A co się dzieje z Wiplerem, to się pewnie zaraz dowiecie. Myślę, że porozmawiamy również o dzisiejszym proteście oraz o tarczy 4.0, którą policjanci dzisiaj zaprezentowali w Warszawie. Mamy pierwszy 1000 oglądających. Czekamy jeszcze pół minuty i zaczyna. Dziesięć sekund i idziemy. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Przemysław Wipler. Dobry wieczór. Pierwsze pytanie, bo dawno Cię nie widzieliśmy, tak z tej wielkiej polityki parlamentarnej zniknąłeś w roku 2015 i wiele osób strasznie ciekawi, co teraz porabiasz w życiu, czym się zajmujesz. Po pierwsze, znalazłem wreszcie czas na dokończenie mojego doktoratu, właściwie na napisanie go i pewnie byłbym już w chwili obecnej doktorem prawa, gdyby nie to, że z uwagi na pandemię koronawirusa nie odbywają się rady wydziałów, nie odbywają się, nie działają instytucje, które, krótko mówiąc, nie tylko egzaminy ósmoklasisty i matury są zagrożone, czy są problemy z ich odbywaniem, ale również formalny bieg dokończania doktoratów jest utrudniony. Więc, ale bez przesady, pisanie doktoratu nie zajęło aż tyle czasu. Ja prowadzę od 5 lat firmę doradczą, zajmuję się doradztwem prawnym, doradztwem biznesowym, działalnością w zakresie PR-u, czyli public relations, i działalnością w zakresie doradztwa tak zwanego public affairs, czyli pomagam przedsiębiorcom zrozumieć, co się dzieje w procesie legislacyjnym czy w procesie podejmowania decyzji przez rząd, rządzących, różnego rodzaju instytucje publiczne. Także to jest taka działalność, która w czasach, w którym co 2 tygodnie przewraca się system prawny i setki, tysiące firm zazwyczaj ponoszą olbrzymie straty bądź mogą ponieść olbrzymie
straty, to takie zarządzanie takim ryzykiem regulacyjnym, trzymanie ręki na pulsie, pilnowanie, żeby ktoś naszej firmy nie skrzywdził i żebyśmy się nie dowiadywali z gazet dopiero, że wczoraj w nocy nasza firma właściwie została przez rząd zbankrutowana, albo w sytuacji, w której prawie że to się wydarzyło, próbować pomagać przedsiębiorcom odkręcać tę sytuację. To jest moja codzienna praca. Mam zespół ludzi, mam wspaniałych wspólników, z którymi pracuję i z którymi praca daje mi bardzo dużą radość i satysfakcję. Są to byli dziennikarze, ludzie, którzy czasami byli moimi klientami, współpracowali ze mną po drugiej stronie, a teraz razem ze mną współtworzą naszą firmę. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, próbujesz wytłumaczyć przedsiębiorcom, z czego wynikają różne zmiany legislacyjne i jaka jest polityka rządu. Nie tylko wytłumaczyć, ale staram się im pomóc, doradzić, co mogą robić i w jaki sposób mogą działać, żeby w jak najmniejszym stopniu byli dotknięci działaniami legislacyjnymi, bądź wprost, żeby zostały przeprowadzane zmiany legislacyjne, dzięki którym no, życie jest dla nich troszeczkę prostsze, troszeczkę łatwiejsze. A jak oceniasz zmiany legislacyjne w ciągu ostatnich kilku lat z punktu widzenia przedsiębiorcy, uczestnika życia gospodarczego? Mnie osobiście dotykają one pozytywnie z tego powodu, że im bardziej chaotyczna polityka legislacyjna, regulacyjna, tym więcej tacy ludzie jak ja mają pracy. To jest to, z czym starałem się walczyć, chciałem walczyć idąc do polityki, ponieważ wiele osób o tym nie wie, ale ja swoją pracę zawodową, oprócz tego, co robiłem w trakcie studiów, bo pracowałem jako dziennikarz przez 2 lata w tygodniku Najwyższy Czas, pracowałem przez 2 lata w Centrum Adama Smitha. Swoją pracę taką pierwszą poważną zawodową rozpocząłem od firm doradztwa podatkowego, najpierw od firmy Deloitte, później Ernst & Young, czy takich bardzo dużych, renomowanych firm zajmujących się między innymi doradztwem podatkowym. I zajmowałem się tam nieszczęsnym podatkiem VAT. I gdy wystawiałem bardzo duże faktury za naszą pracę dla tych klientów, których było na to stać, to jednocześnie wieczorami rozmawiałem z naszymi kolegami i mówiłem: chłopaki, pracujemy, by podać rękę albo gałąź komuś, kto tonie, w sytuacji, w której naszą ambicją i marzeniem powinno być doprowadzenie do tego, że rzeka, która topi polskie firmy, płynie inaczej, jest dużo mniej rwąca, dużo mniej kamienista, dużo mniej dewastacji czyni w życiu gospodarczym, bo podatki, wiadomo, zawsze uderzają w taki najbardziej naturalny życie gospodarcze, sposób ich ukształtowania, ich wysokość, sposób ich poboru. To są czynniki, które potrafią niszczyć firmy, wywracać firmy, bardzo poważnie utrudniać życie, bądź blokować rozwój firm. Mówi się, że podatki są takim czynnikiem, który najczęściej ludzi wypycha poza granice własnego kraju, sprawia, że oni emigrują, przenoszą własną działalność, przenoszą swoje pieniądze do innego kraju z uwagi tego, że ich rząd po prostu no, jest zbyt chciwy, zbyt pazerny i to, co daje w zamian, jest absolutnie bardzo często nieadekwatne do pieniędzy, środków, które zabiera swoim obywatelom czy firmom, które są prowadzone, działają na terenie jurysdykcji prawnej, podatkowej danego kraju. Więc ta konkluzja, która sprawiła, że chciałem działać w sferze publicznej, chciałem naprawiać ten system w sytuacji, w której zrezygnowałem z aktywności publicznej, z aktywności politycznej, sprawiła, że powróciłem do mojej pierwszej pracy jako prawnika, ale w dużo szerszym zakresie, zajmując się już nie tylko z kwestiami podatków, chociaż nimi również, ale też różnymi firmami, branżami, które mają systemowe bądź epizodyczne problemy z działalnością rządu. Zresztą doskonale wiesz, bo z jakieś 3 lata temu to już było, spotkaliśmy się, dyskutowaliśmy o tym, co się działo w rynku, na rynku kryptowalut, gdy wyszła absurdalna interpretacja rządu, zgodnie z którą każda transakcja na kryptowalutach jest obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych. I się okazało, że są firmy, które mają boty do prowadzenia takich transakcji, nagle muszą składać dziesiątki tysięcy
deklaracji podatkowych za każdą sekundę działania ich firmy, a że podatek, który od tego trzeba zapłacić, wielokrotnie przewyższa wartość pieniędzmi, którymi finalnie obrócono, a na całą pewnością zysk tego przedsiębiorcy, jeżeli go w ogóle osiągnął. I to był taki moment, w którym się nagle okazało, że rząd nie tylko nie ma zdrowego, rozsądnego podejścia do opodatkowania tej działalności, ale na przykład jednocześnie w sposób brutalny, faktyczny wypychał z Polski firmy, które osiągnęły tutaj bardzo duży sukces, bo w Polsce powstała jedna z największych na świecie, największych w Europie giełd kryptowalut. I to był taki moment, w którym polityka regulacyjna bardzo mocno uderzyła w te firmy. Ja wtedy zacząłem pracę z właśnie największą polską giełdą kryptowalut i starałem się pomagać w różnych tych problemach jej właścicielom. Także to był taki konkretny przykład, o którym rozmawialiśmy kilka lat temu. Nie pamiętam, że dokładnie, żeby 2 czy 3 lata temu, bo czas leci bardzo, bardzo szybko. Dokładnie, prawie że 2 lata temu, to są wydarzenia dokładnie sprzed 2 lat. A oprócz branży kryptowalut, która rzeczywiście została bardzo uderzona przez nasz rząd, czy jesteś w stanie pokazać jakieś inne branże, które zostały szczególnie uderzone przez politykę Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach? Czasami to, co złego się dzieje w polskim życiu gospodarczym, to niekoniecznie jest rząd czy parlament, ale również na przykład sądy. Również prawie 2 lata temu miał miejsce absurdalny wyrok jednego łódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z którym nagle się okazało, że paczkomat jest urządzeniem, które wymaga pozwolenia budowlanego. I się okazało, że wielka, sprawna firma, która absolutnie fantastycznie konkurowała kiedyś z Pocztą Polską, dopóki politycy się do tego nie wmieszali, firma, która była w stanie dostarczać taniej listy, nawet jeżeli do nich blaszkę dołoży, bo kiedyś były takie absurdalne przepisy, że Poczta Polska miała monopol na dostarczanie listów do określonej wagi, więc żeby list był powyżej określonej wagi, to prywatna firma postanowiła, że będzie dołączała blaszki do listów, żeby móc po prostu konkurować z pocztą i pomimo tego, iż musi dołączać blaszki, i tak była efektywniejsza, tańsza, sprawniejsza. Nagle się okazuje, że ta firma ma w Polsce w wyniku wyroku sądu kilka tysięcy samowoli budowlanych, że wszystkie paczkomaty wymagają pozwolenia budowlanego. I było to o tyle absurdalne, że w tej sprawie nawet nadzór budowlany uważał, że to jest absurdalne i że nie ma powodów, by występować o pozwolenia budowlane. W tym samym czasie okazało się, jak zrobiliśmy poważną analizę, że wolno stojące bankomaty również wymagają pozwoleń budowlanych, że rowery Veturillo i inne rowery wolno stojące, że dziesiątki innych podobnych urządzeń nagle zgodnie z tym wyrokiem wymagają pozwolenia budowlanego. I to był taki przypadek, w którym formalnie się zarejestrowałem przy procesie legislacyjnym zmian w prawie budowlanych, dzięki którym tego rodzaju niedogodność została wyeliminowana, bo to było w ramach szerszego procesu liberalizacji i jednak naprawienia różnych absurdów prawa budowlanego, które prowadził pan minister Artur Soboń. To był taki przypadek, w którym to nie rząd, nie parlament, bo wiadomo, że jak parlament obraduje, to nikt nie może być spokojny o swoje życie, zdrowie, imienie. W tym przypadku to sąd wydał kuriozalny wyrok, który, gdy się w niego wczytaliśmy, nie był tak kuriozalny, tylko po prostu za Platformą Obywatelską tak zmieniono prawo budowlane, że wóz drzymały byłby nielegalny, i coś, czym nie dali sobie 100 lat temu Prusacy, to ten rząd absolutnie sobie z tym dał radę i skonstruował przepisy, w ramach których, no, można powiedzieć, trudno zrobić coś legalnego było w prawie budowlanym. Inne takie branże, w których życie się komplikuje, to właściwie jest cała praca ich wymienianie, ponieważ trudno jest wskazać te, w których się nie komplikuje, tak? Pod hasłem pomocy polskim firmom nagle rząd wprowadza zwolnienie dużych koncernów operujących w galeriach handlowych z mocą wstępną z płacenia czynszów, albo te galerie są bogate, duże i tak dalej, ale zapomnieli o tym, że w Polsce mamy kilkaset małych, lokalnych galerii, którymi są właścicielami prywatni przedsiębiorcy, którzy często dorobek swojego życia przeznaczają na takie galerie. Nagle się dowiadywali, że wczoraj w nocy
mocą wsteczną, 2 tygodnie temu rząd uznał, że nasze umowy nie obowiązują i że nie muszą nam najemcy płacić czynszu, co było taką bombą nuklearną wsadzoną w gospodarkę, która ma bardzo poważne konsekwencje. Takich przykładów, takich regulacji, które bardzo mocno uderzają i właściwie wywracają firmy i całe branże z dnia na dzień, niestety w ostatnich tygodniach jest bardzo, bardzo wiele. Pewne złe procesy, które miały miejsce od lat, które nie dotyczą bynajmniej obecnego rządu czy obecnej większości rządowej, po prostu bardzo, bardzo przyspieszyły, bo kryzys stał się takim momentem, w którym absolutnie wyłączono kontrolę parlamentarną. Tabletowi posłowie, którzy mogą sobie dać swojemu synowi tablet do głosowania i wyjść do kuchni, zrobić herbatę i w tym czasie syn, żona, ktokolwiek inny może głosować, to jest moim zdaniem jednak bezprecedensowy upadek parlamentaryzmu, nawet w świetle tego, co się działo w trakcie ostatnich kilkunastu lat. Tak? W trakcie ostatnich kilkunastu lat rząd coraz mniej potrzebował parlamentu i parlament mu po prostu przeszkadzał, a w momencie, w którym postanowiono, że można robić filmy przez internet, to bynajmniej nie przysporzyło ani prestiżu, ani nie zwiększyło kontroli parlamentu nad władzą wykonawczą, to najbardziej silną, a pamiętajmy, że parlamenty powstały historycznie właśnie po to, by ograniczać rząd, by rządzący nie mogli robić wszystkiego. Ten mechanizm i tak słaby w świetle polskiej konstytucji jeszcze został dodatkowo rozbrojony, zniszczony tymi drobnymi zmianami proceduralnymi przeprowadzanymi w regulaminie Sejmu. No właśnie, wiele osób tak zwraca uwagę na to, że koronawirus, z którym się obecnie mierzymy, jest takim bardzo sprytnym wirusem, bo okazuje się, że nie można się nim zarazić w Biedronce, nie można się nim zarazić w Lidlu, prawdopodobnie nie można się nim zarazić w wielkiej galerii, ale za to na pewno nas dopadnie u fryzjera, u kosmetyczki, czy w jakimś małym sklepiku prowadzonym przez jakąś polską rodzinę. Czy też masz takie wrażenie, że próby radzenia sobie z koronawirusem uderzają przede wszystkim w polską drobną przedsiębiorczość? Tak, ale niestety tak jest wszędzie na świecie i można powiedzieć, nasi rządzący by przyjęli pewną strategię, która jest bardzo, bardzo ryzykowna, ponieważ można powiedzieć, w sytuacji pandemii koronawirusa czy jakiejkolwiek innej pandemii były dwie opcje. Zostawić wszystko tak, jak było i zadbać przede wszystkim o służbę zdrowia. To jest jedna skrajna opcja, czyli żeby nie brakowało podstawowych środków, żeby ludzie, którzy są chorzy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mają dobrą opiekę medyczną, a w sytuacji, gdy na co dzień doskonale wiemy, że to niezbyt działa, tym bardziej nie działa w sytuacji, w której nagle radykalnie więcej osób może potencjalnie potrzebować pomocy lekarzy bądź miejsca w szpitalu. Więc jedna opcja była zostawić to na żywo i zadbać o służbę zdrowia. Druga opcja to była zamknąć wszystko, zamknąć gospodarkę, odseparować ludzi. I to można powiedzieć była druga skrajna opcja. Nasz rząd był i jest dumny z tego, że najbardziej w Europie najszybciej wszystko pozamykał. Nasz premier, minister zdrowia i liderzy partii rządzącej, czy też partii rządzących, wykazywali, zobaczcie, z dumą piersi najgłębiej, najmocniej zamknęliśmy gospodarkę i dzięki temu jest u nas zdecydowanie mniej ofiar niż w innych krajach porównywalnych pod względem wielkości, poziomu rozwoju i tak dalej. To niestety jest bardzo ryzykowna strategia w sytuacji tego, co teraz wiemy już o koronawirusie i sami rządzący, motywując czy uzasadniając taką strategię, doskonale wiedzieli, że jest to strategia poszyta strachem i lękiem. Strachem i lękiem, że w przypadku gwałtownego rozwoju koronawirusa wyjdzie, jak bardzo polskie państwo i polska publiczna, państwowa służba zdrowia są do tej sytuacji nieprzygotowane. To, że w lutym tego roku szef Agencji Rezerw Materiałowych sprzedał za totalne grosze tysiące pakietów najlepszych, najbardziej zaawansowanych masek i kombinezonów ochronnych i sprzedał je za grosze do Chin, w momencie, gdy w Europie już się rozpoczynała pandemia, to był moment, po którym ten sam człowiek rozpisał przetarg na zakup masek i innych potrzebnych materiałów, których chciał zgodnie z pierwotnymi planami rozstrzygnąć dopiero w listopadzie tego roku.
W tej sytuacji, gdy się okazało, że czołowa instytucja państwa polskiego, czyli Agencja Rezerw Materiałowych, w taki sposób działa, ja z tym podmiotem się zetknąłem, gdy byłem dyrektorem w Ministerstwie Gospodarki w latach 2006-2007 i wtedy zrozumiałem, jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani na sytuacje kryzysowe, bo wtedy pamiętam, prezes tej instytucji powiedział mi tak: nie mogę ci powiedzieć, ile wtedy była ptasia grypa i były problemy właśnie z podobną epidemią, która dużo mocniej w Azji była odczuta, dużo bardziej wpłynęła na gospodarkę życie społeczne w Azji niż w Europie. Wtedy ówczesny szef tej instytucji powiedział mi tak: nie mogę ci powiedzieć, ile dokładnie mamy szczepionek na ptasią grypę, ale dla ciebie, twojej rodziny i pana ministra, jego rodziny na pewno wystarczy. I ta filozofia cały czas jest aktualna. To hasło Jerzego Urbana, że rząd się wyżywi, jest niestety żywe i świeże. I w ramach tej filozofii rządzący sobie zdali sprawę, że nawet dla nich może zabraknąć podstawowych środków medycznych, jeżeli nie zamkną w sposób drastyczny, dramatyczny gospodarki. To jest dla mnie tyle przykre i trudne, że znam i lubię wiele osób, które w chwili obecnej są w administracji rządowej, które muszą się na co dzień borykać ze stanem państwa, które jest takie, jakie jest, a w sytuacjach kryzysowych te wszystkie dyskomforty, wszystkie te błędy absolutnie rażąco wychodzą. To są mądrzy ludzie, którzy chcą dobrze, ale przychodzi co do czego, to się nagle okazuje, że ściągnięcie istotnej ilości materiałów, na które nagle poluje cały świat, to jest bardzo duże wyzwanie. I że w sytuacji, w której nie było świadomej polityki, znowuż powiem, to nie jest tylko polski problem, ale w większości krajów w regionie, kraj, który nie ma dużych zasobów, gotówki, pieniędzy, i nie ma mądrej, długofalowej gospodarki tymi zasobami, jest krajem, w którym w sposób szczególnie mocny można się obawiać, że się wszystko rozsypie, dlatego brutalnie zamknięto polską gospodarkę, dlatego siedzimy z naszymi dziećmi od 2 miesięcy w domach, dlatego gdy chciałem iść do fryzjera, niestety nie udało mi się, a jako tako wyglądam, bo siostra mnie na święta obcięła i to tak, że tak powiem, można powiedzieć 4 milimetry i lecimy po całości. Gdy zapytałem, jak można dostać fryzjera, to od sąsiada kolegi dostałem informację, że tu jest pan taki i taki, który urzęduje na ulicy takiej i takiej i trzeba napisać do niego na komunikatorze. Nie telefonem, żeby to nikt tego nie włapał, na komunikatorze napisz do niego, że masz telefon ode mnie i cytat, że chciałbyś pomóc w remoncie mieszkania. Bo to jest, wiadomo, że przyjdziesz i o której mogę przyjść, chciałbym pomóc w remoncie mieszkania. I to trochę zabawne i anegdotyczne, ale pokazuje, że wróciliśmy do czasów filmu Barei i hasła, że żyrafy wchodzą do szafy, pawiany wchodzą na ściany, a ja przyszedłem remont, ale ani się obciąć, a tym bardziej zdjąć akryl z rąk, zrobić paznokcie i tak dalej. To panie mają dramatyczne w tym momencie problemy, tak? Bo wiadomo, że Polka może być głodna, ale włosy musi być zrobione i paznokcie musi mieć zadbane. To jest coś, co nie jest drobny dyskomfort, bo to uderza tak naprawdę w życie setek tysięcy ludzi, którzy prowadzą małe mikrofirmy i z dnia na dzień i nie mają zazwyczaj jakichś oszczędności, nie mają linii kredytowych w Polskim Funduszu Rozwoju, nie mają dostępu do tanich kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego, następnie w tych instytucjach nie ma, czy nie było, tym bardziej mechanizmu prawnego jakiegoś, można powiedzieć, dystrybuowania środków w takiej sytuacji dla osób, które zostały tym dotknięte. Ci ludzie bardzo często bez zapasów, bez oszczędności, bez czasami też pełnych spiżarni, tak? Bo my jesteśmy rodziną prepersów, my mamy na jakieś obecne zaopatrzenie zrobione. No bo koniec końców człowiek patrzy, co się dzieje, co robi ten rząd, to mówi, zaraz wywołuje takie braki w gospodarce, że naprawdę będzie czarny rynek na ziemniaka, czekoladę to będą dzieci oglądały w internecie, jak jeszcze będzie działał internet, tak dalej. W pewnym momencie się zastanawialiśmy, jaka będzie głęboka skala skutków dla naszego życia tego rodzaju interwencji, bo to wyglądało źle i dobrze wciąż to niestety nie wygląda.
Powiedziałeś, że w tym rządzie są bardzo mądrzy ludzie, których znasz osobiście, ale z różnych przyczyn im nie wychodzi. Czy jesteś w stanie to naszym widzom wytłumaczyć, ponieważ mam wrażenie, że większość komentujących tej wielkiej mądrości nie dostrzega na co dzień. Powiem tak, bardzo dużo ciężkiej pracy wykonują ludzie, którzy są wiceministrami, dyrektorami w różnych departamentach, ekspertami, doradcami, ale koniec końców tym, co decyduje całościowej polityce, jest filozofia polityczna, którą kieruje się dany rząd. A ta filozofia jest moim zdaniem podstawowym problemem obecnego rządu. Dodatkowo ta filozofia, to w największym skrócie, to jest etatyzm i wiara, że państwo ma jakąś magiczną moc zwyciężania problemów, z którymi na co dzień nie dały sobie by radę samodzielnie miliony polskich ludzi. Jednocześnie przeświadczenie, że rząd musi pokazać, że coś potrafi i jest aktywny. I ta filozofia, gdyby ona była taka werbalna, nie próbowano by jej wdrażać, byłaby mniej szkodliwa, ale sytuacja, w której każdego dnia rząd chce pokazać, że przedsiębiorcy są już zaopiekowani i że za chwilę spadną na nich helikoptery pieniędzy, ta filozofia niestety, nawet gdy ktoś chce mądrze, rozsądnie działać, to ma z tym problem. Ponadto, to co jest bardzo ciekawe, w tym stanie wyjątkowym postanowiono wyłączyć pewne mechanizmy, żeby państwo się nie rozpadło całkowicie. To bardzo zaskakujące mechanizmy powyłączane. Jeden z moich ulubionych przepisów z pierwszej tarczy antykoronawirusowej to jest przepis, który dosyć mocno idzie w sprzeczności z tym, co mówiła kiedyś pani premier Beata Szydło, że wystarczy nie kraść. Otóż wprowadzono w pierwszej tarczy antykryzysowej przepisy. Ja sobie pozwolę je przeczytać i skomentować. Mam nadzieję, że je znajdę. Mam tego dość dużo, ale to są przepisy w największym skrócie, które wyłączają urzędników z możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności bądź zmiany absolutnie absurdalnych, przeregulowanych przepisów dotyczących zakupów w sferze publicznej, ponieważ ministrowie, którzy byli za to odpowiedzialni, powiedzieli: przepraszam, ci urzędnicy prędzej rzucą pracę, niż będą odpowiadać za to, że z dnia na dzień muszą od ręki kupować gigantyczne ilości sprzętu, którego ceny nagle oszalały. Czy to są maseczki, czy są płyny dezynfekcyjne. Wprowadzono taki przepis. Nie popełnia przestępstwa określonego w artykule takim i takim kodeksu karnego, deliktu dyscyplinarnego, ani czynu, w którym mowa w ustawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary lub usługi niezbędne dla zwalczenia tej epidemii, narusza obowiązki służbowe, obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, więc zawsze działam w interesie społecznym przecież, a zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń, nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone. No przecież to mamy idealny przepis dla pana Jacka Sasina i jego kart wyborczych, które ktoś wydrukował i w sumie nie wiadomo do tej pory kto, Nie bez żadnej podstawy ktoś, prawnej. tylko niemiecka drukarnia w Brudnicy, która, co też ciekawe, w czasach wstawania z kolan i gospodarki narodowej, w której patriotyzm gospodarczy jest najważniejszy, to tej firmie, która jest firmą, która ma niemieckich właścicieli, na Kaszubach zlecono w zeszłym roku drukowanie na przykład druków matur, a w tym momencie zlecono jej drukowanie właśnie kart wyborczych. Tak dokładnie ten przepis moim zdaniem jest przepisem, który absolutnie zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności za tego rodzaju działanie, ponieważ działali panowie w dobrej intencji, chcieli przeprowadzić wybory w tym trudnym czasie, tylko się rymsnęło i nie wyszło. No właśnie to jest strasznie ciekawe, bo urzędnicy zostali wyłączeni spod wszelkiej odpowiedzialności. Politycy też tak naprawdę w żaden sposób nie odpowiadają za podejmowane decyzje, a równocześnie nakłada się
różnego rodzaju obowiązki na przedsiębiorców. Ostatnio byłem świadkiem, jak jeden przedsiębiorca wypełniał wniosek do PFR-u właśnie w ramach kolejnej wersji tarczy antykryzysowej. Okazało się po dokładnej lekturze tego wniosku i regulaminu pomocy, że tam są cztery różne definicje przedsiębiorcy, przepraszam, pracownika. I w zależności od tego, to może być raz albo a pracownik na umowie o pracę, albo pracownik na umowie zleceniu, albo taki, który ma umowę o pracę i spełnia jakiś jeszcze jeden warunek. W zależności od miejsca, gdzie trzeba było wpisać liczbę pracowników, definicji były cztery. I taki przedsiębiorca musiał podpisać oświadczenie, że te wszystkie liczby, które podał, są zgodne z prawdą, zgodne z regulaminem, a jeżeli pomyli się, to grozi mu odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń. Równocześnie urzędnicy właśnie pierwsze, co zrobili, to zagwarantowali sobie niekaralność. To myślę, że dużo wiele mówi, bardzo dużo mówi o podejściu obecnego rządu do. Filozofii rządzenia, tak? Rząd, jeżeli my wierzymy, że rząd powinien być ograniczony prawem, powinien jak najrzadziej podejmować działania i w tych sprawach, które są niezbędne, to wszystko, co dzieje się w sposób dramatycznie przyspieszony w ostatnich dniach, tygodniach, 2 miesiącach, to jest pokazanie, że państwo nie tylko idzie w całkiem innym kierunku, tylko idzie w tym kierunku w tempie cała naprzód. Tak? To ta analiza, że to jest okres bardzo groźny dla i wolności obywatelskich, i dla ochrony własności, niestety jest prawdziwa i nie tylko w Polsce. Dlatego moim zdaniem reakcją na to będzie silna taka energia wolnościowa, ponieważ wielu ludzi przeciw temu będzie się buntować i się buntuje. Są pewne granice absurdu, po których ludzie zaczynają się buntować nie tylko w sercu, ale zaczynają chodzić na ulicę i zaczynają się buntować po prostu aktywnie, co jest czymś absolutnie nowym. Co w tej sytuacji jest zdziwiające, to jest właśnie jednak jedność i taka spójność większości polskiej klasy politycznej, która w sumie zgadza się na ten kierunek, tylko kłócą się o to, kto powinien być tym, który przykręca Polakom śrubę i kto powinien być tym, który może kupować pewne produkty czy usługi bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, ale to, czy to powinno działać w taki sposób, nie jest właściwie kwestionowane. A czasami, nawet gdy jest, to politycy boją się o tym mówić głośno. Ja znam polityków opozycji, którzy głosowali za kolejnymi tarczami, a później mówili na przykład, że w Senacie przecież to było w ogóle nienaprawialne, że to, co wyszło z Sejmu, to w wersji, w której doszło do Senatu, było już w takim stanie, że, no, krótko mówiąc, powinno zostać uczciwie odrzucone, a nie było, powinno być prób naprawiania, ale było hasło, zaraz, zaraz, przecież my teraz właśnie helikoptery z pieniędzmi dla polskich przedsiębiorców szykujemy, chcemy ratować, pomagać, wy nie chcecie pomagać, jesteście przeciwni pomaganiu, przeciw temu całemu dobru, który rząd po nocach bohatersko wyprodukował. No i stąd mamy taki nie inny problem i stąd moim zdaniem taki fenomen jak wczorajszy strajk przedsiębiorców, który można powiedzieć, ja nie pamiętam wcześniej, żeby były strajki przedsiębiorców, były strajki poszczególnych branż, które były dotknięte w ten czy inny sposób zazwyczaj polityką rządu, tak? Były strajki przedsiębiorców, których firmy chciał rząd likwidować, albo przedsiębiorców, którym firmy państwowe bądź agencje rządowe nie płaciły za wykonane prace, tak, dotyczące czy autostrad, czy jakiejś infrastruktury publicznej, ale takiej sytuacji, w której ludzie z różnych branż razem protestują przy całej mikroskali tego wydarzenia, powiedzmy sobie uczciwie, to jednak był jakiś tam fenomen, a to też jest przejaw istnienia i coraz większej roli w życiu społecznym, polityce, mediów społecznościowych. No właśnie, to jest poprzedni wątek, do tego jeszcze zaraz wrócimy. Wszystko wskazuje na to, że jak już uporamy się z walką z koronawirusem, to świat będzie wyglądał trochę inaczej niż do tej pory. Przede wszystkim ja osobiście bardzo obawiam się właśnie coraz większego naruszania naszych wolności, coraz dalej idącej inwigilacji. Już teraz mnóstwo rządów wykorzystuje smartfony do śledzenia obywateli, do sprawdzenia, z kim się komunikują. Te rozwiązania, które od jakiegoś czasu funkcjonują w Chinach, mają coraz większe zastosowanie również niestety w naszej części świata.
Prawie nikt nie protestuje przeciwko planom przymusowego szczepienia ludzi przeciwko COVID-owi w przyszłości. Prawie nikt, właśnie może poza jakimś takim antysystemem, nie protestuje przeciwko temu zwiększaniu inwigilacji. Przecież kilka dni temu pojawił się pomysł, żeby ludzie, którzy mają śledzącą aplikację rządową, ten Protego Safe, zdaje się, mieli jakieś przywileje w galeriach handlowych. I w zasadzie nie słyszę tutaj żadnych wypowiedzi z polityków, czy z PiS-u, czy z Platformy, czy z Lewicy, którzy twierdzą, że to nie jest właściwy kierunek. Nie ma na ten temat żadnej dyskusji. Wprowadza się nam takiego Orwella i to jest przy zupełnej ciszy, zarówno w mediach, jak i w polityce. I nie widzę takiego, że tak prawdę mówiąc, oporu wśród ludzi. Nie widzę, żeby wiele osób się tym przejmowało. Mam wrażenie, że ludzie zobojętnieli i są w stanie bez problemu oddać tą swoją wolność w zamian za tą ułudę bezpieczeństwa. Skąd czerpiesz ten optymizm, że ruchy wolnościowe mają teraz szansę w takich niesprzyjających okolicznościach? Bo obserwuję, jak się zmieniają ludzie w moim otoczeniu, jak się zmieniają ludzie, z którymi ja mam na co dzień kontakt, jak w sposób coraz bardziej dojrzały, może ja miałem takie szczęście, że funkcjonuję w takim środowisku, ale są ludzie, którzy nie byli jakoś z całą pewnością ani radykalni pod względem politycznym, często głosowali inaczej niż ja, choć w wielu konkretnych sprawach mieli inne poglądy niż ja, ale to, co się dzieje, jest dla nich coraz bardziej po prostu dolegliwe. Sytuacja, w której słuchajcie, możecie wchodzić do lasu, ale dopiero po majówce i ogłaszamy to z wyprzedzeniem przedmajówkowym, to mówią, no jest to jakiś pewien absurd, co w te najbliższe 3 dni ma się zmienić. Sytuacja, w której mamy ministra, który mówi, że maseczki nie pomagają, nie ratują, żeby ich nie nosić powszechnie, bo ich po prostu brakuje jeszcze dodatkowo, a chwilę później wprowadzenie kar do 30 tysięcy złotych za nienoszenie tych maseczek, no to nie trzeba być geniuszem, żeby zobaczyć, że coś tutaj do czegoś nie pasuje, coś czym się nie klei. Sytuacja, w której najpierw ktoś mówi, że gdzie jest ten koronawirus, nie widzę żadnego koronawirusa, a chwilę później zamyka się całe życie społeczne i olbrzymią część życia gospodarczego, no to są rzeczy, które ludzie mówią, nie, no coś tu jest nie tak. No to bo jest to okres, w którym siedzimy w domach i moim zdaniem skokową popularność różnego rodzaju teorie spiskowe zyskują, szukają mądrości w internecie, a tam nie znajdą mądrości, tylko innych, ich mądrość, która jest mądrością z dosyć ważnym zastrzeżeniem. Czyli w internecie głównie można teorie spiskowe Nie, wyczytać. można znaleźć, co myślą na temat inni ludzie, a czasami ktoś znajduje pewną nić tłumaczącą dziwne rzeczy, których nie rozumiemy, czasami są dużo bardziej złożone niż nam wytłumaczono. Ktoś w kilku krokach nam wytłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi i sobie znajdzie i świat jest prosty i lepiej rozumiemy. Wczoraj notabene dosyć zdrowo się bawiłem, bo dostałem od mojego kolegi lekarza, naprawdę wybitnego neurochirurga, screeny z materiału, który mówię, aż muszę pobadać, jaka jest praktyka i o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ wysłał mi link do artykułu Spada liczba pogrzebów, branża funeralna nie wierzy w śmiertelny koronawirusa i jest w tekście, że w niektórych regionach kraju branża funeralna, dla tych, którzy nie wiedzą, zakłady pogrzebowe, notuje spadek ilości pogrzebów nawet o 40%, tak? No i komentarze pod tym tekstem i ich popularność to były tak żarty żartami, ale jeśli takie są fakty, to może jednak sprawdzić, czy lekarze tak na 100% nas leczą, tak? Czyli mówiąc, unikanie lęku przed szpitalem i unikanie ludzi przez ludzi w szpitali, bo tam można zginąć zarazić się koronawirusem, tak?
bo to wszyscy wiemy, sam rząd mówi, dane statystyczne dotyczące ilości zarażeń w szpitalach sprawiły, że ludzie, którzy dla powodów społecznych, towarzyskich chodzili do przychodni, bo można tam starsze koleżanki spotkać, prawda? I człowiek ma powód, żeby się ustroić, wyjść z domu, tak dalej. No, wiemy, że jest fenomen ludzi, którzy chodzą po prostu nie dlatego, że są ubożnie chory do lekarza. To, no krótko mówiąc, że zaczęli Polacy unikać takich miejsc i wychodzi taki komentarz, że to a propos tych różnych teorii, tak, i różnego sposobu logicznego tłumaczenia sprawy. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie była jakaś kaczka dziennikarska. Nie wiem, jak wygląda ilość statystyczna z pogrzebów organizowanych w chwili obecnej. Nie śledziłem tego. Ale sam fakt, że takie rzeczy chodzą, mnie osobiście rozbawił, i to, że lekarz, i to naprawdę poważny lekarz, z uśmiechem mi wysyła coś takiego, to sobie myślę, okej, okay, jesteś na rzeczy. Można się spodziewać rozwoju branży medycyny alternatywnej przy takim upadku zaufania do tej medycyny tradycyjnej. Pytanie. Ona i tak się żywiło w ostatnich latach. Rozwija, więc ja mogę powiedzieć, ja mam w rodzinie członków rodziny takich, którzy zginą za to, żeby były w Polsce rządy Prawa i Sprawiedliwości, do momentu, w którym prokuratura czy policja zatrzyma doktora Ziembę za teorię, którą głosi w sprawach medycyny. Wtedy to ich zaufanie do rządu nagle się załamuje, coś tu jest nie tak, bo to też jest dobry człowiek przecież, prawda? Także czasami różnego rodzaju postawy potrafią się brutalnie zdarzyć. Czyli Zięba wygrywa z Kaczyńskim. W Powiedz mi, przypadkach oczywiście. Na zagorzałych antyfanów oczywiście. oczywiście, podobnie jak Kaczyński. Tak, Mamy. to się a propos tego, jak Janusz Korwin-Mikke przy mnie kiedyś dzwonił do pana doktora Zięby, proponując mu jedynkę na listach partii Korwin. To mało brał. Mówi, panie Przemku, pan pójdzie, tu jest taki kongres, musi pan z nim pogadać, on koniecznie musi z naszych list kandydować. To po że tam anegdoty mi się przypomniał. Ostatecznie zdaje się nie kandydował, przynajmniej jeszcze wtedy, wszystko przed nim. Mamy pewien problem z tą polską gospodarką, ponieważ nasz rząd przejął właśnie taktykę lockdownu i zaczekania, aż wirus zniknie. No i wirus jak na złość nie chce znikać, utrzymuje się mniej więcej na stabilnym poziomie. Tymczasem są planowane kolejne otwarcia kolejnych części naszej gospodarki. Powiedz mi, co dalej z tym będzie? Bo ja osobiście mam wrażenie, że lockdown wirusa nie zabije i musimy się po prostu do niego przyzwyczaić. Im wcześniej ta gospodarka ruszy, tym lepiej, bo tak naprawdę nie ma na co czekać i nie bardzo sobie wyobrażam chodzenie w tych maskach przez 2 lata, jak chciałby minister Szumowski. Moim zdaniem, właściwie jestem do przekonany, że otwarcie gospodarki jest wynikiem tego, że zostały dokonane zakupy najbardziej niezbędnych środków na poziomie polskiej służby zdrowia i jednostek publicznych, które były kompletnie do tej sytuacji nieprzygotowane. To, że wreszcie po paru miesiącach gigantycznym kosztem kupiono i zgromadzono jakiś podstawowy zapas tych środków, których prawie w ogóle zapasów nie było. To jest ten moment, w którym zaczyna być powoli otwierana gospodarka. I znowuż można powiedzieć, rząd rządem, a rynek rynkiem. To chciwi przedsiębiorcy, którzy nagle zobaczyli, że maseczka, która kosztowała w listopadzie zeszłego roku 7 groszy, nagle jest kupowana przez instytucje publiczne po 60 groszy za sztukę. Zaczęli wagonami, samolotami, tirami ściągać ten sprzęt na wariata do Polski. Teraz znam niejednego asa, który ma 500 000 maseczek, który tanio sprzeda, ponieważ rynek się nasycił, wszyscy zaczęli to szyć, nie wiem, nie tylko więźniowie, dziewiarki, no po prostu wszyscy. Nagle się okazało, że coś, czego absolutnie 2 lata temu nie było, pojawiło się w dosyć dużych ilościach i ci, którzy spekulowali, a rząd chciał robić przepisy antyspekulacyjne, walczyć z tym, to sprawiało tylko tyle, że niektórzy, którzy mogli się włączyć w wyścig ściągania do Polski środków i brać na siebie
spekulacyjne zrezygnowali, bo bali się, a za chwilę będą nas wsadzać do więzienia za to, że na tym zarobiliśmy, albo bali się przedsiębiorcy, że ktoś im zabierze to, co oni wyczerpali, wytargali z tego przysłowiowego Szanghaju, zapakowali w kontener, zapuścili pociągiem, nie ukradli im tego ani Ruscy, ani Niemcy, dowieźli ten towar do Polski i się mówią, że mogą sprzedać, a to przychodzi pan z Agencji Rezerw Materiałowych, mówi, że to rekwiruje dla dobra ojczyzny, tak? Więc gdyby nawet nie te działania, to jeszcze więcej osób, które miały jakieś środki, zaangażowałoby się w ściąganie tych produktów do Polski, ta sytuacja zostałaby zwalczona zdecydowanie wcześniej. Notabene ja uważam, że wszystkie instytucje publiczne powinny podawać jawnie ceny, po których kupują te środki, ponieważ to utrudniłoby bardzo różnego rodzaju dziwne działania. Na pewno jestem zwolennikiem zasady z teorii gier, że jeżeli ileś podmiotów chce dostarczyć ten sam produkt, to powinien dostarczyć, móc dostarczyć ten, który dał najniższą cenę, ale za cenę tą, którą dawał ten drugi kolejny. To jest tak matematyczny mechanizm, w ramach którego wiadomo, że człowiek zarobi, ale jednocześnie stara się zejść jak najniżej z tą ceną wobec tego ceny, po której dokonał nabycia towaru. Gdyby to wprowadzono plus jawność, gdyby tych agencji rezerw materiałowych pod koniec dnia, czy jakakolwiek inna jednostka publiczna, czy szpital pokazywały, za ile czego kupiły, na jakich certyfikatach wrzuciły te papiery do internetu, mielibyśmy i kontrolę społeczną, i walkę o gospodarność. Tylko że przy tym nie da się pobudować pałacu na trzech transportach i zarobić więcej niż Polacy zarabiają przez całe życie dzięki temu, że ktoś gdzieś znał odbiorcę, który od niego kupił. Znam przypadki, gdy jednostka publiczna nie odpisywała na maile przedsiębiorcy, który chciał jej dostarczyć towar, a chwilę później pojawił się pośrednik, który mówił, że kupił od niego za tyle i tyle i dostarczył ten sam produkt w to samo miejsce. Znam sytuację, w której ludzie dostawali ofertę na ich własny produkt, którego jeszcze nie dostarczyli do jednostki publicznej. I można powiedzieć, to, co się działo w ostatnich miesiącach, tłumaczy, dlaczego ten przepis, który czytałem kilkanaście czy kilkadziesiąt minut temu, był tak bardzo potrzebny. I znowuż nie ma tutaj rozwiązania ani systemowego, ani tak na poziomie filozofii państwa, dzięki któremu ten deficyt, który był oczywisty, pojawił się. Ja rozumiem, że przecież nikt nie mógł wymyśleć, że na taką skalę zagrożenie się pojawi, ale sposób, w którym można było z tym walczyć, w filozofii takiej wolnościowej, wolnorynkowej, byłby całkowicie inny niż to, co zastępowali nam w ostatnich 2 miesiącach rządzący. Oczywiście, że tak. Przejdźmy może do polityki, bo też jeszcze ten temat mnie bardzo interesuje. Kto wygrał starcie Ziobry z Kaczyńskim? Przepraszam, Gowina z Kaczyńskim, pomyliłem się. Ziobro właśnie wygrał. Bo Ziobro wygrał. Właśnie to przejęzyczenie miało sens, ponieważ ten partner pokazał, jak bardzo na nim to wszystko wisi, w sytuacji, w której drugi partner, czyli Jarosław Gowin, okazał się być chrząbrny i kombinujący. W tym momencie ten stabilny element koalicji powiedział: szefie, my stoimy, niczego nie chcemy, ale proszę o nas pamiętać. I oni z całą pewnością wygrali, co do tego nie ma wątpliwości, a przy każdym zdarzeniu, czy politycznym, czy biznesowym, co do zasady czas działa na rzecz tego silniejszego. A silniejszym tutaj nie ulega wątpliwości jest Jarosław Kaczyński. No i to, co się wydarzyło, to jest taki kompromis, który został trochę skomplikowany przez wczorajsze stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, która powiedziała: no sorry, ale tych wyborów nie ma i nie będzie, tak? I nie do końca wiadomo, co z tym dalej zrobić. Moment, w którym jesteśmy, to nie ma jakiejś pełnej klarowności, jaka jest dalsza ścieżka działania, jeżeli chodzi o ostateczny termin wyborów. Co więcej, wiemy, że będą dalsze działania mające na to skomplikowanie świata. Bo moment, w którym po nocy politycy porozumienia siedzą i piszą poprawki do przegłosowanego wczoraj ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, to jest moment, w którym za chwilę powtarza nam się historia. Jeżeli nawet w przyszłym tygodniu będzie gotowa nowela do ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, która naprawi jego najbardziej rażące i oczywiste mankamenty, to znowuż to wszystko, a jeszcze dodatkowo zmieni się przepisy
w ramach których na przykład nie trzeba będzie drugi raz zbierać 100 tysięcy podpisów, no krótko mówiąc, dołączy się ileś nowych reguł mających rzekomo chronić prawa nabyte, a moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak prawa nabyte w procesie wyborczym. Prawa nabyte to mają jednostki, dużo można by mówić o teorii praw nabytych. Więc moment, w którym w przyszłym tygodniu zostanie znów przyjęta przez Sejm i trzy czytania będą nowej ustawy wyborczej, znów marszałek Grodzki, Senat będzie miał 30 dni na mrożenie tej ustawy i tylko wrzucenie jakichś sprytnych rozwiązań, które skłócą opozycję i sprawią, że część opozycji w Senacie będzie chciała szybkiego przyjęcia tej ustawy, może doprowadzić do tego, że ta ustawa przyjęta przez Sejm w przyszłym tygodniu, bo zakładam, że ona zostanie przyjęta, zostanie finalnie zaakceptowana przez Sejm i Senat przecież w połowie czerwca. Czyli znowuż do połowy czerwca, jeżeli marszałek Grodzki będzie mroził też tą ustawę tak jak poprzednią mroził i trzymał tyle, ile pozwala konstytucja, czyli 30 dni, to znów do połowy czerwca nie będziemy widzieli, na czym stoimy, według jakich reguł powinny odbyć się ostatecznie wybory. Więcej będziemy widzieli niż teraz, ale olbrzymia liczba spraw będzie jednak cały czas niedoprecyzowana i niejasna. No właśnie, bo jak tylko Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność tych wyborów, to marszałek Witek powinna ogłosić nowe wybory. I te wybory będą musiały się odbyć według dokładnie tej samej ustawy, która obecnie została uchwalona w Sejmie, czyli według starej metody głosowania korespondencyjnego. Czyli uważasz, że Senat znowu przetrzyma ustawę i znowu reguły zostaną zmienione w trakcie gry i opozycja będzie znowu krzyczała, że nie mamy demokracji i że wybory są nieważne. Reguły na pewno będą zmieniane. Czy to mrożenie będzie, czy nie będzie, tego pewien nie jestem. Bo jeżeli ktoś będzie chciał naprawić tak oczywiste mankamenty, zresztą rozmawialiśmy o tym parę tygodni temu, widziałem, że się tym w tym miejscu podzieliłeś, słynna sprawa liczenia głosów w Krakowie, że na 300 tysięcy głosujących na prezydenta w ostatnich wyborach w Krakowie będzie przypadało, przynajmniej według obecnie przyjętej ustawy, 50 osób. To jest jasne, że 50 osób liczyłoby po 6 tysięcy głosów na osobę, 18 tysięcy kopert do otwarcia na każdego członka komisji, 3 minuty na każdy głos, to byłoby 18 tysięcy minut, czyli 300 godzin na liczenie głosów, a w trakcie dwóch tygodni trzeba zrobić kolejną turę wyborów, co jest fizyczne po prostu nie do policzenia. 3 miesiące w Krakowie liczono by te głosy, a każdy członek komisji ma za to wynagrodzenie, za tą tytaniczną pracę, aż całych 500 zł nie za dzień, tylko za cały proces liczenia. Więc jeżeli ktoś w opozycji w Senacie mówiłby, że to nie jest błąd, który należy naprawić, będzie się należał na poważną śmieszność, a to tego rodzaju błędy, które pokazują znowu w jakim stanie ustawa była, która została wczoraj przyjęta, eliminowane, tak? Takie już absolutne buble i fuszerka. Zresztą przy tej całej historii najciekawsze jest to, że nikt nie chce pójść w rozwiązanie, które jest absolutnie możliwe, absolutnie do wdrożenia, czyli głosowanie internetowe właśnie z tego powodu, że straciłaby na tym ewidentnie politycznie większość rządząca naszym krajem, bo jest powszechne przekonanie, że nie na Andrzeja Dudę. Ci młodzi ludzie, którzy nie chodzą na wybory, a chętnie by zagłosowali, wykorzystując internet. No też sądzę, że nie poparliby ani Andrzeja Dudy, ani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, tylko być może jakichś innych kandydatów. Wszystko wskazuje na to, że, przynajmniej wszyscy tak mówią, że Gowin bezpowrotnie stracił już zaufanie Kaczyńskiego, co może oznaczać, że Jarosław Gowin, jego porozumienie będzie następne miesiące zużywał na pokazanie się wyborcom, że warto na niego na przykład zagłosować, że jeszcze ma jakąś siłę polityczną, co może oznaczać, że ta łódka Zjednoczonej Prawicy będzie coraz bardziej nabierać wody. Czy uważasz, że obecny Sejm przetrwa do roku 2023, czy też po raz kolejny okaże się, że jeżeli do Sejmu wchodzi Bosak albo Korwin, to kadencja musi być skrócona? Uważam po pierwsze, że nie ma czegoś takiego jak jedno porozumienie. Porozumienie jako partia z niekwestionowanym przywództwem, liderem, to jest coś, co miało miejsce jakieś miesiąc temu. Po tych ostatnich kilku tygodniach tam jest kilka grup, z których trudno nawet określić, która jest najliczebniejsza. Jest grupa
osób, które są personalnie i politycznie lojalne i czują się bardzo związane z Jarosławem Gowinem. No i są, można powiedzieć, ludzie w umowie, mówiąc, skupieni wobec pani premier Emilewicz, która w sposób bardzo wyraźny no, sprzeciwia się pewnym pomysłom politycznym i działaniom, które tak naprawdę wypychałyby ją z roli wicepremiera i ministra rozwoju i ludzi z nią związanych. I można powiedzieć, są jeszcze ludzie, którzy z powodów filozoficznych, systemowych są za współpracą w ramach tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i którzy, no, powiem sobie szczerze, porozumienie to jest, przepraszam za to porównanie, ja myślę, że ono jest dosyć trafne, to jest jak kiedyś stronnictwo demokratyczne przy PZPR. Dla tych, którzy nie mieli pochodzenia chłopskiego, bo wtedy byliby w PSL-u, ani robotniczego, bo wtedy byli w PZPR-ze, ale którzy mają, wywodzą się z tradycji wielkomiejskiej, mieszczańskiej, rzemieślniczej i wtedy, czy inteligenckiej, i oni wtedy przystępowali do stronnictwa demokratycznego. I część ludzi, którzy byli, tworzyli porozumienie, zresztą to są ludzie, to nie jest żadna tajemnica, można to znaleźć w internecie, ale był moment, w którym ja byłem wiceprezesem formacji Polska razem Jarosława Gowina z moimi kolegami republikanami i byłem wielkim orędownikiem wtedy. To był początek 2014 roku ścisłej współpracy z Kongresem Nowej Prawicy z Januszem Korwin-Mikke. Więc znam bardzo, bardzo dobrze tych ludzi i to od wielu lat. Więc to są ludzie, którzy faktycznie mają, mieli wolnościowe dosyć poglądy i również w sensie politycznym, filozoficznym byli, myśleli, że mogą w silniejszym stopniu oddziaływać na taki rząd jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak? Porozumienie są ludzie, którym jest dużo bliżej do Konfederacji niż do ich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, ale też ludzie, którzy równie dobrze odnaleźliby się w koalicji polskiej PSL-u, co w obecnej swojej formacji. Są też technologowie, którzy po prostu cenią sobie wpływ na rzeczywistość i władzę i mają silne interesy lokalne. Są też ludzie, którzy po prostu są znajomymi prezesa, bo to nie dotyczy tej dużej części tej formacji. To, co się wydarzyło, to jest moim zdaniem moment, w którym rząd, jakkolwiek się to nie skończy, będzie się musiał dużo bardziej liczyć z opozycją. I pod konkretne projekty ustaw albo znajdować partnera w postaci Lewicy, PSL-u, albo Konfederacji. I moim zdaniem to będą wybory i polityczne, a czasami ideowe, tak? Bo jeżeli ktoś, dzisiaj usłyszałem o nowym projekcie rządu, który jeszcze nie jest publiczny, że mają być nawet 6-procentowy podatek obrotowy na smartfony nałożony, tak, że to jest nowy pomysł, no bo w chwili obecnej... To nie jest podatek, to jest opłata reprograficzna. Dokładnie tak, ponieważ jak to jest podatkiem, to zgodnie z konstytucją nie można trzech czytań w trybie przyspieszonym w tydzień przeprowadzić na jednym posiedzeniu Sejmu, a jeżeli ten podatek ma dokładny cel, na przykład na Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, to już jest opłata, a nie podatek. Jeżeli to idzie na NFZ, a nie do budżetu, to już jest opłata, a nie podatek od cukru, czy też akcyza od aranżady. I tego rodzaju manewr i tego rodzaju działanie będzie bardzo często w najbliższym czasie powtarzane, bo pieniędzy absolutnie dramatycznie brakuje. I to, co się wydarzyło, co bardzo mocno widać, zwłaszcza w budżetach sejmików wojewódzkich, czyli tych największych jednostek samorządowych, są kilkudziesięcioprocentowe spadki wpływów. To jest naprawdę, to nie chcę podawać liczb, które słyszałem od polityków będących w tych jednostkach. Ja co do zasady im wierzę, są rzędu 35-40 więcej procent miesiąc do miesiąca spadki wpływów. To są dramatyczne dziury. I można powiedzieć, pewnie gdyby przestały istnieć sejmiki wojewódzkie, to byśmy tego nawet nie zauważyli, ale gminy mają bardzo konkretne zadania przyjęte w chwili obecnej i bardzo konkretne obowiązki i one i poszczególne jednostki publiczne państwowe w tym momencie
będą miały bardzo poważne problemy z realizowaniem swoich podstawowych zadań z uwagi na to, iż no nie ma takiego pomysłu właśnie, żeby odmrozić gospodarkę, zamrozić biurokrację, tylko jest pomysł taki, żeby mrozić jak długo się da gospodarkę, ludzi wypuścić do domów, do pracy, do działalności gospodarczej dopiero wtedy, kiedy... Co? Dobra. Syn. Także ten. Także nie ma pomysłu, żeby iść w tą stronę, tylko przy obecnej filozofii A musi braknąć pieniędzy, będą dramatyczne próby poszukiwania pieniędzy i to będzie kolejny mechanizm, który nakręca ten opór, bo są ku temu absolutnie uczciwe powody, żeby popierać takiej polityce. Jeśli chodzi o przyszłość Gowina, to ja osobiście sądzę, że on pójdzie śladami Pawła Kukiza i zacznie z Kosiniakiem-Kamyszem budować taką partię chadecką, kończąc ten etap rebrandingu PSL-u z takiej partii właśnie chłopsko-wiejskiej na taką normalną, miejską centroprawicę przynajmniej. Moim zdaniem to jest jedna z ciekawszych rzeczy, które się dzieje w polskiej polityce. To jest tak naprawdę przygotowywanie się do rozbioru Platformy Obywatelskiej, dla której absolutnie dobijająca była i jest kampania pani, która kiedyś próbowała mnie w programie przekonywać, że podnoszenie podatków nakręca gospodarkę i to byłoby śmieszne. To było hitem, nawet telewizja publiczna po tym, jak ona została kim chyba kandydatem Platformy na prezydenta, to przypominam słynny filmik, gdzie ona właśnie ze mną w dyskusji w jednym z programów publicystycznych, ja się zacząłem śmiać, bo nie byłem w tym momencie reagować. Krótko mówiąc, jeżeli 5 lat temu organizowaliśmy, dobrze się bawiąc, sabotaż kampanii człowieka Chodź Szogunie Chodź i były protesty krzyżowe, no można powiedzieć, że to darty z powagi sarmackiej, takiej ówczesny prezydent Bolesław Komorowski i stracił szansę na reelekcję, to sobie nie wyobrażałem, że jeszcze gorzej może wyglądać mającego taką siłę polityczną za sobą i zasoby kampania kandydata, ale nie doceniłem obecnej kandydatki. I paradoksalnie to unieważnienie wyborów i nawet bardzo krótkie okienko na zgłoszenie nowego kandydata, to jest szansa na rzucenie koła ratunkowego przez PiS w Platformie, ponieważ przy takiej kandydaturze nie mogą się doczekać wyników wyborczych ani w wyborach prezydenckich, ani właśnie Koalicja Polska i PSL, ani Lewica, ani ludzie, którzy chcą budować nową partię wokół Szymona Hołowni. Z każdej ze stron ta formacja jest ogryzana, co widać również w sondażach wyborczych. Moim zdaniem jest taki moment, w którym różni ludzie się mówią, w jaki sposób przetwarzyć, żeby to wokół właśnie PSL-u powstała siła takiej opozycji, która będzie miała szansę zawalczyć z Prawem i Sprawiedliwością o inny elektorat niż ten, który walczy z nim Konfederacja. No właśnie, Konfederacja. Pamiętam doskonale, jak chyba w roku 2016 rozrysowywałeś mi na kartce, to co się musi stać z partią Korwin, żeby w 19 mogła wejść do Sejmu i tam był właśnie bardzo dokładnie nakreślony sojusz z narodowcami oraz z innymi uczestnikami tego życia politycznego na prawo od PiS. I ten jakby twój testament się spełnił. W roku 2019 rzeczywiście Konfederacja powstała, trochę według twojego pomysłu, ale już bez ciebie. Czy nie jest ci żal, że to, co próbowałeś stworzyć, ale w żadnym sensie się nie udało, powstało bez ciebie? Powiem tak, żal to nie jest coś, co powinno w jakikolwiek sposób dojrzałego człowieka motywować do aktywności, działalności politycznej czy do biznesowej. Więc kwestia czucia żalu, może taki żal sportowy, tak? Jeżeli ktoś uważa, że jest piłkarzem w kwiecie sił i możliwości, a ogląda z trybun albo w telewizji mecz, a sam nie gra w tej 11-latka na murawie, ale ja głęboko wierzę, że polityka
To jest aktywność, którą można w bardzo różny sposób prowadzić, nie będąc również w parlamencie bezpośrednim życiu politycznym. To jest po pierwsze. Po drugie, w przeciwieństwie do piłki nożnej, tutaj w wieku lat 30 paru nie kończy się aktywności. Lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke z całą pewnością człowiek, który jest przekonany, że przez najbliższe 30 lat należy do niego, jeżeli będzie wiele wnosił do polskiej polityki jako nieśmiertelny przez najbliższych 30 co najmniej lat. Tak? Myślę, że mogę pomniejszyć te ambicje. A bardzo poważnie mówiąc, to ja w 2015 roku, to jeszcze cofnę się bardziej. Kiedyś w 2008 roku, to było 8 czy 9, już to nie pamiętam, założyłem Fundację Republikańską. I w tej Fundacji Republikańskiej w jednym pokoju pracowali ze mną u mnie panowie marszałek Tyszka i obecny kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak. I sobie siadaliśmy wieczorami i myśleliśmy, że teraz zrobimy think tank, prowadzimy działalność intelektualną, wydajemy pismo rzeczy wspólne, a kiedyś zrobimy ruch polityczny, siłę polityczną, która będzie zmieniała Polskę w kierunku, który jest dla nas cenny, który jest dla nas wartościowy. Tam wymieniłem dwie osoby, ale tych osób tam było kilkanaście, kilkadziesiąt w tym otoczeniu, w tym środowisku. I kiedy się spotkaliśmy, to było w momencie, w którym Krzysiek był jednym z liderów ruchu narodowego, Staszek był jednym z głównych doradców Pawła Kukiza, a ja byłem wiceprezesem partii Korwin i mówię, chłopie, co się stało, że mieliśmy założyć partię, która będzie zmieniała Polskę, a założyliśmy trzy. Oczywiście Kukiz to nie jest partia, bo w tym razie padało. Tak? I prawda jest taka, że w 2015 roku, moment, w którym wiedziałem, że będzie bardzo trudno o sukces wyborczy, taki zwłaszcza znaczący sukces wyborczy, to był moment, w którym nie udało mi się zamknąć procesem prowadzonych przeze mnie osobiście negocjacji z Robertem Winnickim, ponieważ to był taki moment, gdy był też kryzys w negocjacjach między Ruchem Narodowym a Pawłem Kukizem. Z perspektywy czasu obaj z Robertem się z tego śmialiśmy, bo jeden z powodów, do których mieliśmy problem z dogadaniem się, to, że Robert wtedy mówił, że nie, on nie może odpuścić jedynki na Podlasiu dla kolegi Andruszkiewicza, bo on naprawdę perłą i on absolutnie zasługuje na to, żeby mieć jedynkę. To jest z perspektywy anegdota. Ja się wtedy biłem o kolegę Szczepana Barszczewskiego, który obecnie jest urzędnikiem i działaczem partii Porozumienie Jarosława Gowina. Z perspektywy czasu można powiedzieć obaj na absolutnie mieliśmy się po co pokłócić, tak? I ten moment, w którym nam się nie udało dogadać, moment, w którym nie udało się. Ja wtedy próbowałem dogadać się z Ruchem Narodowym, prowadziłem negocjacje z Grzegorzem Braunem, prowadziłem rozmowy z osobą, która 5 lat temu była absolutną gwiazdą tej strony politycznej. Z perspektywy czasu to może rozbawić, to był Marian Kowalski. Dokładnie, silny człowiek na trudne czasy. Niektórzy mówili, Wipler, ty jesteś wolnościowcem, masz jasne, klarowne poglądy gospodarcze, co ty masz za koncept, czemu ty z tymi wszystkimi ludźmi negocjujesz, bo mówiłem, dlatego, że tu jest duży potencjał samego połączenia w tym miejscu tych ludzi. Przy całej trudności obiektywnie tego rodzaju projektu, bo to nie jest łatwy projekt, gdy ludzie o takich temperamentach i tak różniące się od siebie muszą na co dzień współpracować. I szczerze mówiąc, jak patrzę z boku na to, co się dzieje, to jestem pozytywnie zaskoczony, bo to przy całej trudności ja niektórym moim kolegom naprawdę nie zazdroszczę tego, jak muszą stawać na uszach, żeby to działało, ale to jest też przejaw dużej dojrzałości politycznej. Jak patrzę na kolegów, którzy są parlamentarzystami, nie tylko na ich wystąpienia publiczne, na to, co mówią, ale też na decyzje polityczne, które są tu podejmowane, to widzę olbrzymi progres jako troszkę starszy kolega z trochę większym doświadczeniem politycznym, jako człowiek, który funkcjonuje zawodowo dzięki temu, że bardzo dobrze rozumie funkcjonuje sfera publiczna. I to muszę powiedzieć, patrzę na to z dosyć dużym
optymizmem. Jednocześnie uważam, że teraz przejść próg, zbudować miejsce na scenie politycznej to jest jedno, a przejść z frontu, z pozycji nie mającego zdolności koalicyjnej frontu narodowego, przeciwko któremu jest cała klasa polityczna, który jest przeciwko całej klasie politycznej, do podmiotu, który jest w stanie rządzić i zmieniać w kierunku, który jest wymarzony Polskę, to jeszcze jest kawał bardzo trudnej pracy. I paradoksalnie wcześniejsze wybory były czymś, co bardzo zakłóciło ten proces. I to, co jest w chwili obecnej najważniejsze moim zdaniem dla Konfederacji, to jest praca taka organiczna nad liderami, liderkami, ludźmi, którzy, z których będą wyborcy mogli być dumni czy zadowoleni, tak jak w chwili obecnej są te zasady, bo ja to widzę, obserwuję w moich przyjaciołach, znajomych, bliskich, którzy głosowali na tą formację. Cieszę się z tego, co oni robią, cieszę się z tego, co mówią. Notabene znam ludzi, którzy kiedyś się dziwili, co ja robiłem, z kim się zdawałem, a teraz słuchają, mówię, cholera, wstydź mi, ale ja myślę tak samo jak oni. Albo znam ludzi, którzy jeszcze jakiś czas temu mówili, że wstydzą się, że myślą tak jak oni, teraz już mówią, że myślą tak jak oni, a już są nawet blisko tego, żeby za nich zagłosować. Także to trochę jest taki proces i takie rzeczy się dzieją. No, badania sondażowe, które ostatnio analizowałem, pokazują, że zaskakująco często dawni wyborcy Platformy, bardzo rozczarowani i zwłaszcza młodsi, obecny kandydat na prezydenta, są jednym z osób, który zaczął przepływać w Konfederacji, że nie kosztem paradoksalnie PiS-u w ostatnim czasie sondażowo rośnie, ale również kosztem nawet większym dawnych wyborców młodych, relatywnie młodych przedsiębiorców głosujących na Platformę. Czym w tym twoja robota, mój drogi, też jest zauważalna. Także, no bo powiedzmy sobie szczerze, takie opowiadanie kocopołów i przekazów dnia, które uprawiają politycy, również ci na co dzień rozsądni, ale mają taką kulturę już po prostu mówienia tym całą mową trawą, którą dostali SMS-ami albo na skryptach z centrali, to jest coś, co jest męczące, a w czasach internetu autentyczność i taka szybkość reakcji jest bardzo, bardzo ważna. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście jak w jednym pomieszczeniu gromadzi się Dobromir Sośnierz, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun i Robert Winnicki, to rozmowy są naprawdę bardzo zabawne. Czasem żałuję, że nikt tego nie nagrywa i nie transmituje, bo naprawdę... Dziękuję, bo to można powiedzieć ta zasada, że ludzie jednak nie zawsze powinni widzieć, jak się kiełbasę... Oczywiście. Mądrość Bismarcka jest absolutnie mądrością z tego powodu, że jest ponadczasowa i wciąż aktualna. Niestety tak. Mamy jeszcze dwa pytania mam. Pierwsze, mamy jeszcze półtorej godziny do ciszy wyborczej, więc czy możesz powiedzieć, na kogo planujesz oddać głos w wyborach prezydenckich? Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Ja zagłosuję na Krzyśka. Także nie, nawet nie muszą być, nie wiem, czy są jacyś inni, ale to jest człowiek, którego byłem bardzo zadowolony kiedyś, gdy udało mi się go namówić do współpracy w ramach Fundacji Republikańskiej. I to jest człowiek, którego znam wiele, wiele lat, znam jego silne i słabe strony i widzę też dużą pozytywną ewolucję, którą nie tylko on sam przeszedł, ale też jestem głęboko przekonany, że to, że on akurat wygrał prawybory przy wszystkich hecach związanych z prawyborami w Konfederacji, to uważam, że to jest bardzo dobry kandydat i wyniki, nawet ostatni sondaż Ibrisu, który pokazuje wzrost zaufania do niego, to ludzie się dziwią, że się identyfikują z tym, co on mówi i z tym, w jaki sposób mówi o różnych rzeczach, tak? To jest człowiek, który ma siłę w chwili obecnej i możliwość przebudowania wizerunku Konfederacji, bo powiedzmy sobie szczerze, Konfederacja, której twarzą byłby kandydat, którego byłem szefem kampanii 5 lat temu, czyli Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun, to byłaby formacja, która ma wiernych fanów do śmierci, ale absolutnie bardzo, bardzo niszowa. Sposób, w który komunikuje się Krzysztof Bosak, to co mówi, to jest coś, co pozwala istotnie moim zdaniem na obecnym etapie
poszerzać elektorat Konfederacji. To jest człowiek, z którym się zgadzam w wyjątkowym stopniu na polskiego polityka pierwszoplanowego, bo to już jest w chwili obecnej pierwszoplanowy polityk. I to jest moim zdaniem bardzo duży krok do przodu, sytuacja, w której mój kandydat na prezydenta nie gryzę palców do końca debaty, żeby czegoś nie powiedział i nie zrobił czegoś. To pamiętam 5 lat temu po debacie siedzieliśmy, to było wtedy w telewizji publicznej, nie przez internet, siedzieliśmy w tym pokoju, w którym siedzi zaplecze. Jeden z kolegów krzyknął, jak się skończyło, uff, żyjemy, chyba żyjemy. Ale na takiej zasadzie, że nie wydarzyło się nic aż tak spektakularnego, co załamałoby te wyniki, bo po prostu Krzysztof Bosak jako kandydat jest bardzo mocno przewidywalny. On nie mówi niczego, czego nie mówiłby przez ostatnie lata, czego nie pisałby. To nie ma na jakichś nagłych zwrotów, czy wolt, czy niespodzianek. On po prostu mówi to, co mówił od lat, i mówi to w sposób spójny i w czasie, w których to może być dużo głośniej słyszane niż wcześniej. A poza tym to, teraz rozmawiamy, nie wiem ile osób, ale wiele osób to ogląda, wiele osób zobaczy to później. To, że mamy swoje własne media, że możemy sobie normalnie bez przerywania szampania podyskutować, to jest absolutnie nowa jakaś i coś, co zmienia świat. Nie ma tak, że nie zaprosiła cię pani Monika na wieczorne przerywanie zdań i przekrzykiwanie, gdzie nie ma w polityce, tak? Pamiętam, jak kiedyś Jarosław Kaczyński powiedział, że jeżeli ktoś w danym dniu nie było go w tym paśmie fakty, wydarzenia, wiadomości, to znaczy, że nie robił polityki, tylko uprawiał hobby. My przez lata, walcząc o obecność w polityce, mieliśmy bardzo duży problem, żeby nie mieliśmy siły po prostu, by przebijać się do tego pasma, z którego wiedzę o polityce czerpią miliony Polaków, nie mając żadnego innego. Ta zmiana cywilizacyjna, która zachodzi w ostatnich latach, nastu latach, że coraz więcej ludzi, tak jak ja w domu, nie ma po prostu w ogóle telewizji, ma smart TV, który jest podłączony do internetu i oglądamy platformy streamingowe, wiedzę czerpiemy z internetu i nie jest tak, że jak nie zdążysz do domu na 19, 18.30 czy 19.30, to nie wiesz, co się w kraju działo, tak? To jest po prostu coś, co nas bawi jako pokolenie, a dla naszych rodziców to jest całkiem inny świat. I ta zmiana sprawia, że mamy całkiem inną politykę i możemy moim zdaniem przy wszystkich mankamentach, wadach, żalu, które możemy czasami mieć do siebie wzajemnie, to mamy szansę na to, żeby pójść w dobrą stronę. I ostatnie pytanie, którego nie mogę nie zadać, bo w komentarzach cały czas ta sprawa jest poruszana. Kiedy wracasz do polityki? Będę gotowy. I jak będę miał przeświadczenie, że moja sytuacja rodzinna, osobista pod każdym innym względem to pozwala. A przede wszystkim, gdy będę miał pomysł na swoją obecność w polityce. Ponieważ podstawowy problem, podstawowe wyzwanie, z którym człowiek się musi borykać, to mieć przeświadczenie, że naprawdę jest tam potrzebny. Ja takiego przeświadczenia nie mam, ponieważ widzę, jak trudną rzeczą jest bycie na poważnie w polityce. Ja podziwiam ludzi, którzy w niej są. Wiem, jak dla mnie pod względem osobistym był to trudny okres. Ja przeżyłem bardzo, bardzo wiele zawodów ludzkich, ludzie, których traktowałem jako przyjaciół, bliskich, którzy byli dla mnie ważni, ludzie, których byłem gotów się bić, to byli ludzie, nad którymi którzy mnie zawiedli, ale też wiem, że ja niejednokrotnie potrafiłem zawieść ludzi, którzy we mnie wierzyli, że nie potrafiłem pewnych rzeczy w sposób taki, jak powinienem załatwiać. I wiem też, że jeżeli będę miał przeświadczenie, że to jest ten czas i że mogę zrobić coś dobrego, to się nie będę bał. Na chwilę obecną mam bardzo, bardzo dużo pracy do wykonania poza polityką. Mam 5 dzieciaków, z których najstarsze właśnie czeka, czy będzie pisało, czy nie, egzamin ósmoklasisty, a najmłodszy mój syn ma jutro, kończy 6 urodziny. To jest czas, w którym naprawdę mam jeszcze dużo innych rzeczy do zrobienia poza polityką. Wcale tutaj nie mówię o napisaniu
doktoratu. Myślę, że w najbliższym czasie z powodów też miejsca, w którym jest moja firma, będę mógł więcej robić rzeczy pro publico, no i, i aktywnie angażować się w różne kwestie społeczne, nie będące bezpośrednio polityką, a w ostatnich dniach, tygodniach niektórzy moi znajomi żartują, że tyle czasu poświęcam na zrozumienie tego, co się dzieje w polityce, jakbym wcale czas nie był. Także można powiedzieć, bycie posłem czy urzędnikiem państwowym to nie jest jedyna forma obecności w polityce i można powiedzieć w takiej szeroko rozumianej polityce, takiej porepublikańsko jako służba dobru wspólnemu, to pewnie będę dosyć szybko, a takiej bezpośredniej partyjnej polityce, to szczerze mówiąc mogę powiedzieć tak, im nie jestem bezpośredniej polityce, tym bardziej się lubię z ludźmi, z którymi bardzo często się zdarzałem. Dramatem polityki jest też to, że to jest walka o bardzo ograniczone zasoby i to o sumie zerowej. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą i zrobi coś innym przedsiębiorcom, to obaj będą bogatsi. A w polityce masz 460 miejsc w Sejmie i żeby jeden zdobył mandat, inny musi przegrać. Żeby jeden był jedynką liderem w danym okręgu, musi wygrać z innym. Żeby ktoś mógł być kandydatem na prezydenta, to ktoś inny ma im nie być. I każdy rodzaju walka, każde takie zderzenie sprawia, że ktoś wygrał, ktoś przegrał. Ja wygrywałem dziesiątki bitew i coraz więcej było osób, którzy przegrywali ze mną te bitwy i tam taki krąg ludzi chodzili i szemrali, że wszystko to wina Wiplera, rósł, rósł i rósł. A teraz mogę spokojnie z człowiekiem iść na kolację, zjeść obiad, pozostawać, powspominać, boje z perspektywy czasu są, można powiedzieć, bawi mnie nawet, że pewne rzeczy potrafiliśmy walczyć czy się wspierać. To jest taki dobry też czas, żeby z ludźmi, z którymi można powiedzieć z obopólnych powodów psuliśmy sobie relacje, żeby sobie je odbudowywać. A to długofalowo w polityce, w budowie takiej wspólnoty politycznej czy środowiska jest super ważne. Czyli nie wykluczasz powrotu do polityki, ale muszą najpierw się spełnić pewne warunki, czy w sensie polityka nie musi być na ciebie gotowa. Powiem tak, kiedyś nie wyobrażałem sobie życia bez polityki, teraz nie wyobrażam sobie, że na przykład nie wiem, jutro, za miesiąc w przewidywalnej przyszłości miałbym wrócić do tak wariackiego trybu życia, jakim jest aktywność bezpośrednio polityczna. Ty jesteś w polityce tak na pół gwizdka, prowadzisz firmę, prowadzisz działalność społeczną, bawisz się tym, i masz status, zresztą ja w pewnej mierze podobnie, sam fakt, że z tobą rozmawiam też jest pewną formą uprawiania polityki, już mówię takie, a nie inne rzeczy, ale masz ten komfort, że nie żyjesz z polityki, nie martwisz się, co się stanie, jak nie wejdziesz na listy i co będzie, jeżeli nie zostaniesz posłem, jak będzie wyglądał twój powrót do normalnego życia. Ludzie, którzy są parlamentarzystami, bądź jeszcze trudniejsza sprawa, ministrami, odpowiadają za władzę wykonawczą, to są ludzie, którzy są w bardzo trudnej sytuacji i dla nich powrót do normalności jest bardzo, bardzo trudny. Ja kilkakrotnie w życiu odmawiałem stanowiska wiceministra z różnych powodów. Byłem dyrektorem w administracji państwowej, byłem parlamentarzystą, byłem liderem partii, prowadziłem kampanie wyborcze. Teraz z całkiem innej perspektywy patrzę na te same procesy i zjawiska i jestem głęboko przekonany, że nie dość, że robię to na bieżąco, ale też jestem w stanie w różny sposób wspierać i pomagać tych ludzi, którzy robią dobre rzeczy w polityce i to na pewno robię i będę robił przez wiele, wiele lat. Niezależnie od tego, czy kiedykolwiek sam się bezpośrednio w politykę zaangażuję, czy nie. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i za bardzo ciekawą rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie. Dobrej nocy naszym widzom. Dobrej nocy.